Some officers never earn your respect. Captain McKay had mine from day one. Boot camp, Fort Riley, Kansas. I knew he'd keep us alive. We're being redeployed off the front lines to the town of Mortain. We will relieve Dog Company, who are holding Hill 317. Lieutenant Conti is now in command. Witam was z tej strony Repus, a to jest kolejny odcinek z Company of Heroes 1. To jest już 12 misja. I w ogóle muszę powiedzieć wam kilka rzeczy na początek. Po pierwsze, poczułem się oszukany przez jednego z was, gdyż kiedyś na początku, w pierwszym czy drugim odcinku mówiłem, że będzie tutaj 8 misji chyba, ponieważ tak to było poukładane, jeżeli chodzi o te półeczki, jak się wybierało misje. To tam było po prostu takie 8 miejsc, myślałem, że będzie 8 misji na kampanię. Ktoś mi napisał, że misji jest 12 przecież. Sprawdziłem w necie, jest 15. Mi się coś nie zgadzało z tą fabułą, że teraz niby fabuła miałaby się w tym 12 misji skończyć. Tak patrzę, no nie, to chyba jeszcze nie to. A tu rzeczywiście nie to, 15 misji jak w necie wyczytałem. To poczułem się lekko oszukany, ale cóż, seria schoja się trochę opóźni. A w ogóle ten tutaj żołnierz, który mu opowiadał, powiedział, że porucznik McKay utrzyma ich przy życiu. No skoro do tego momentu ja byłem porucznikiem McKayem, tak przyjmuję, no niezbyt mi to dobrze wychodziło, ponieważ często stosowałem rosyjską taktykę. Dobrze, zacznijmy grę. Usłyszałem, że że poprzedniej tutaj misji byłem za cicho, raczej byłem za cicho w porównaniu z grą, to zaraz ciszymy troszkę grę. Tylko dostanę opcję wybrania w menu. Czekajcie, jak jest 6 sierpień, była data 6 sierpień. Czemu jest D-Day plus 33? Powinno być plus 60. Czekaj. 30 dni ma czerwiec. Plus 61 powinno być, a nie plus 30 dni. Plus 33. To się nie zgadza. Listen, Conti, sorry about McKay. I heard you guys served together since boot camp back in Kansas. Try and get some R&R in this hill. Should be a piece of cake. Taggart, let's go. O, to będzie niezły piece of cake, skoro przypisali mnie tutaj do gry. No chyba, że będziemy kopać okopy cały czas. No to mi to pasuje. W ogóle ten McKay ciekawy sposób zginął. Taka jedna, jedyna pantera. Wyjechała, pizdów. Coś mam robić? Założono sztab, dobrze. Jeżeli ta misja będzie polegała na tym, weź, bądź i skończ grę, to będzie dobrze. Czy ja mam tutaj 2 punkty, czy co? Okej. Okay. It's pretty simple. We gotta hold Hill 317. We need to set up a defensive perimeter. Dog Company put some emplacements in, but nobody's manning those positions now. Let's get some squads out there. Once our perimeter's established, we need to fortify the town of Mortain. And that's all. Dog Company will be here with armor and hopefully coffee at 0630. Kurwa, ja nie chcę tego grać. Jak on mi mówi, że po raz pierwszy mam się bronić, to ja się osram, a nie wybronię. A ja pierdolę. Jak ja już strzam pod siebie. Dobra, zrekrutuj tego pana, bo CKM na stówę się przyda. Młodzież również się przyda, mimo że CKM już mam, no to młodzież się przyda. Czy gdzie... Tutaj jest chałbica ogniowa. Tu jest centrum dowodzenia, tu są inżynierowie. Tutaj mogę zrobić wóz pancerny M8. No to zrobię go. Jak widzę, nie mam tutaj budynku na... nie mam budynku na... kwater mistrzostwa, za mało zasobów. Co?
A, paliwo 50. Lazaret, centrum wsparcia, park techniczny. No nie mogę zrobić ciągów. Okej, muszę obsadzić stanowiska. CKM, chociaż w sumie nie, czekaj CKM. Czekaj CKM, ponieważ skoro to jest CKM do obsadzenia, to wezmę strzelców. Ale strzelcy jeszcze... Wzmocnij ten teren, ty może zajmij ten teren. A tu chuj. A tu chuj Niemcy. A wzmocnij ten teren, wy co to jesteście? Sanitariusze? Dobrze, to skoro mam wzmocnić, to podeślę tutaj CKM-a. Tu jest CKM do obsadzenia, więc wysyłamy piechotę. Wzmocnij ten. Czemu wy jesteście ranni? A przybiegnijcie w ogóle do bazy, bo wy jesteście rzeczywiście ranni. Skoro mam wzmocnić ten teren, to obsadzę go CKM-em. Wy też jesteście kurwa ranni. Południe obsadzę. Gdzie wiem dokładnie obsadzić? Chyba tutaj. Okej, są tutaj moi żołnierze. Czy te dywizje już się wróciły, czy jeszcze nie? Gdzie oni biegną? A, tutaj biegną. Myślałem, że na wzgórze będą biec. Okej. Niech wam się zreorganizują jednostki. Tutaj też będzie trzeba was obsadzić, jak widzę. Tutaj skorzystam z pomocy... Tu też, upgrade'uj. Tutaj inżynier się przyda, jak patrzę. Tutaj widzę jeszcze CKM inżynier. CKM o budynku mógłbym obsadzić. A inżyniera, no nie wiem co, no to kwatermistrzostwo padałoby zbudować. Żeby były mniejsze koszty. A tutaj lazaret, bo skoro oni biegną do tego miejsca, a ja pewnie nie będę tego ogarniać do końca, to w tym miejscu przydałby się lazaret, dokładnie tutaj. Nie, tutaj są strzelcy. Oni, no, jesteście tutaj niepełni, ponieważ część was przydzieliłem do CKM-a. Wejdźcie w ogóle do tego budynku, to są inżynierowie sami. Ja nie wiem czemu, chyba zamiast CKM-u kliknąłem inżynierów. Okej. Inżynierowie, no gdzie by was... Wy to chyba nie mam żadnej dywizji obsadzonej. No to inżynier będę musiał obsadzić tu. Ready for the crowd. Tu jest ten CKM, mam niby obsadzić. Nie mogę upgrade'ować, potrzebuję więcej paliwa. Strzelcy, osiągnięto limit populacji, to dobrze, bardzo świetnie. O to mi chodziło, tutaj 3-3 snajpera w sumie zrobię, ponieważ nie posiadam. Albo wy, skoro macie obsadzić, to wzmocnij ten teren. Skoro mam wzmocnić ten teren koniecznie, no to chodźcie tutaj już. Skoro mi się limit populacji skończył, to nie mam już co zrobić. Tu mam punkt obserwacyjny. Czy jest jakieś miejsce, gdzie nie mam punktu obserwacyjnego? W sumie tutaj nie mam punktu obserwacyjnego. Ale tu nie mam też strzelców, których mógłbym wysłać. Tu mam niby ten budynek. Ej, wy jesteście... Czekajcie, to jest stacja medyczna. Wy się cofnijcie. Ja tu tego punktu nie mam przyjętego. Wiecie co? Fuck! Nie w tym momencie! Cofnij się, cofnij.
Tu jest CKM. Du. Przejmij ten punkt, jak masz radę. O, zajebiście. On rzuci granatem, skoro się tu radę. Zajebiście. Skitraj się, wy przejmijcie ten punkt. Wy się wycofajcie. Okay. Uleczcie się, drugi oddział. Dobra, enemy unit down. Mam max ludzi, z tego co widzę. Czy mogę was połączyć? Jest taka opcja? Kurde, ja jestem prawie pewny, że była taka opcja kiedyś. Co to jest? Świeci mi coś tutaj na zielono. Incoming to the trenches! We gotta hold this hill! Do okopu, no dobrze. Wasza dwójka weźmie w sumie CKM-a. What are my coordinates? Jak będę wiedział skąd atakują, no to dobrze. To zareaguję. Tutaj atakują. To zajmijcie tego CKM-a. Zmijcie się z tym moździerzem może. I hyc, zaraz pójdzie. Moździerz. Enemy unit down. Cyk. Pak, pali mi CKM-a. Cofnij się, cofnij. Cofnij. Uciekaj. Sniper deployed. Wow, w końcu jesteś. Czemu wy jesteście ranni? Gdzie jest mój snajper? Gdzie jest mój snajper? Są pośledzony. Tu jest snajper. Enemy unit down. Ech, atakują ze schodu. Wyrzućcie. Dobrze, snajper może nas tutaj przydasz. A tu jednak są w CKM-ie ustawieni. Zaraz byłeś tak chujowo ustawiony, że nie mogłeś tego zrobić. Jest ten snajper. Żebyś był skitrany. Tutaj się ustaw. Zaraz tam wsparcie podeślę. To prawda, z postaci tylko trzech. Cyk. No zdejmuj, zdejmuj. Cyk. Ty nie musicie się tutaj jakoś starać bardzo. Snajper ich pozdejmuje. Cyk. Wujcie tutaj fortyfikację, mogę coś tutaj wziąć. Nie, fortyfikacja mogła się przydać, bo dużo, bardzo często jest właśnie teraz, że max ludności. Wasza szóstka jest tutaj zbędna. Często się zdarza teraz, że potrzebuję was gdzie indziej, dlatego was wycofam, żebyście byli jakąś mobilną opcją. Od zachodu nas nie atakują. Nie wiem, czy przejmować kolejne punkty, czy nie. Te ważniejsze oddziały są tutaj odnowie. Czy tutaj podejdźcie w ogóle? CKM. A wy, co, wy tak stoicie dupnie trochę.
A tutaj jest jakaś kompania w ogóle, jakiś oddział. Podejdźcie im pomóc. I ten wóz pancerny mógłby się teraz przydać. Dosyć szybko powinien podjechać. CKM jest tutaj. CKM niech podjedzie w to miejsce. O, też wóz pancerny jakiś podjechał. Podjeżdża, znaczy się. Odnowię was. Tu CKM sobie jakoś radzi. Tu jest CKM. Gdzie ta jest mobilna jednostka, którą miałem? Tutaj. Infantry squad lost. I'm taking the shot. They're hitting one of our forward emplacements. O ja pierdolę, co nie dbali. Cofnąć się, cofnąć. O, mamy dywizję rangerów. Serio? Serio? Oni chcą teraz ostrzelać, tak? Ale czemu się zatrzymaliście? No nie, no zgaduję, że będzie to słaba akcja, skoro tak atakują. Tak, bardziej, mocniej. Czemu oni podpojeździliście pod granat? Czy to jest snajper? Nie. They're all dead. Crowds are pounding on a forward emplacement. Well, so much for the cakewalk. We have elements of the 2nd Panzer Division moving in. Okay, we cannot lose this hill. It just can't happen. We gotta hold the line or all hell's gonna break loose. Our secondary objective is to hold the town of Mortain. If we lose Mortain, we'll be completely surrounded. God damn it, just hold out till dawn. Dobrze, zaryzykuję, spróbuję. To jak widzę, co się tutaj dzieje. Oni ostrzeliwują każdy nasz punkt. They're hitting one of our forward emplacements, trying to take our territory. Tutaj. Enemy unit down. Może tak jakoś to zdejmują, dają radę. Jak trzeba jednostki inżynierów zrobić, że naprawili nam miasto. Tu CKM jakoś się trzyma. Powiem, że mój snajper już jest martwy. Tak, jest martwy. Skoro utrzyma się byle wzgórze, które teraz właśnie tracę powoli, się wycofam jednak. Jeszcze ten CKM może ładnie to utrzymać. Tu mam jednostki, które znowu nic nie robią. Weź te jednostki. O nie, o nie, tu nie dzieje się niedobrze, bardzo niedobrze. Oni nie mają czym w ogóle pozbyć się tego pojazdu. A nie, same jednostki w sumie dostały. No to chodźcie, rzućcie granatem. Teraz szkolenia kodu się przyda. Fajnie się dzieje tutaj, jak widzę. Inżynieru będzie trzeba podesłać. To jest pewne. Cofnijcie się jako jednostka. Tutaj strzelacie w niego? Reinforcement wracać. Odmówić się. A nie, wy wyjdźcie. Czemu wy w ogóle tutaj weszliście? Ustawcie się w tym budynku, jeżeli macie bronić, bo wy będziecie bronić tej okolicy tutaj, albo tutaj zostańcie. Co tu się dzieje? To jest zwykła jednostka, a wy macie CKM-a, którego nie jesteście w stanie przeciwko niej użyć. Tyle. Dobrze, tu zostało prawie nic. Tu na razie jest śmietnisko, ale będzie San Francisco. Chodźcie, ty napraw może to. A ty się udaj tutaj, jeszcze jeden inżynier się przyda. To jest park maszyn? Tak, transporter. To zrobię jeszcze jeden tą broń ciężką. No co by z wami tutaj zrobić teraz? Tu jest ten CKM ustawiony. Wy też chodźcie tutaj. I wy. Musimy chyba na nowo... Nie, koszary są zbudowane, akurat nie zburzyli.
Ostrzał artylerii. A centrum wsparcia wojskowego jest zniszczone. Nie jest zniszczone. Ej, czekajcie, to nie, to jednak nie. Jeb. Coś tam jest zniszczone, ale niby nie wiem co. Chyba kwatermistrzostwo zostało zniszczone. I lazaret tutaj zrobię pewnie. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Dosłownie, zwiewaj. Ach, ci sanitariusze mogą mieć przesrane. Dawajcie strzelać w to miejsce. Ustaw się tu, bo snajper idzie. Enemy unit. Dobra, zjeli snajpera. Dajcie rangerzy, biec. O nie, tutaj snajper leci. Podnieć kurczę dłużej i zdejmij snajpera. On się może pokazać morderczy, zabójcie nas. O, tutaj walnęło. No, jak niszcie go z tą serią, dobrze. Udało wam się, gratuluję. A tym drugim oddziałem tutaj podjadę. I wami w sumie też. Oni niby nic nie mogą zrobić temu pojazdowi, ale są w stanie go zranić. Jednak musicie uciekać. Gdzie uciekła tym razem, uciekł ten CKM? Czy jednak nie dał rady uciec? Wycofam się wami. Dobrze, jak już tutaj atakuje, zapomniałem CKM-ów i rangerów na nich zrzucić. A, po mojej... po mojej jednostce. Jeszcze ten młodzież się przyda, skoro mam tak bronić tego terenu. Rzućcie ten granat, powinna te jednostki paść, dobrze. Tutaj jeszcze jeden ten... To jednostkę ja się przyda zrobić. Tak, bronię tego miasta na razie, ale zgadzam się, że zaraz przyjdzie porządny atak. Muszę utrzymać w górze jeszcze przez 12,5 minuty. Niestety wszystko może się w tym momencie wydarzyć. Tutaj też lazaret będzie dobrze zbudować, bo widzę, że są uszkodzeni. Ale mogę tutaj dorekrutować żołnierzy. Podnieście to. Cokolwiek to jest. Nie mogę tutaj nic zrobić, upgrade'ować na razie. Boss is taking casualties. A przydałoby się obsadzić w ogóle jakiś sposób wschód albo południe. Widzę, że to jest kompletnie nieobsadzone. O kurwa. Czołg. Czołg. Jedyne co ja mogę zrobić, to przylotami rzucać teraz. Ale to jest możliwe, że go zdejmę w ogóle tymi przylotami. Albo go poważnie uszkodzę. O, kolejny czołg. Sniper killed in action. We have a secured sector under attack. Enemy unit down. Ja to w ogóle ogarniam. Jakieś jednostki. Chodźcie tutaj, gdzie są rangerzy? W tym miejscu. Też rzućcie. Zapomniałem o nich, ale zniszczyli go! A, bo coś pewnie podjechało, jakieś tutaj wsparcie nasze. W postaci na przykład tego. Ja musimy teraz pomóc. Chodź tutaj rzucić. Zrób działo. Jakieś pancerne. Podnieś tą jednostką tu.
cholera, atakują w tę stronę. Działo się robi. Enemy unit down. Podnieśmy to. Róbmy jeszcze jednego snajpera, mimo że niezbyt o niego dbam. Browninga tutaj dajmy. Podjeżdża kolejny. Kolejne ciężkie tutaj działo podjeżdża. Jak ja nie ogarniam, jak jest masowany ogień. Cofnij się, cofnij. To działo przeciwpancerne zrobi się w końcu czy nie? Enemy unit down. Ło, nasza jednostka tutaj zdjęła. To dobrze. Chodźcie tutaj nam pomóc. Nie to. Przylep. Hyc. Enemy unit down. Da. Czy czemu nie stosowali takiej taktyki podczas II wojny światowej? Patrzcie. O cholera, się nie zniszczyli? Ja tego przylepu nie rzuciłem, bo już myślałem, że dadzą radę. Dobrze. Tak czy tak nie najgorzej. Biegnijcie tutaj, coś się dzieje tu niedobrego. Enemy unit down. They're hitting one of our forward emplacements, trying to take our territory. Czemu mogę mieć ostrzał artyleryjski? We have artillery support on the horn. Dziękuję bardzo. Tu jedyny CKM mówię z broni tego terytorium. Już leci wsparcie. Spokojnie, nie bój się. Ale czemu on nie może tak... No kurwa, nawet w Bekie to było możliwe, że spokojnie tak ustawić. Dobrze. Zdjęli. Ajcie, to jakoś się trzymam. Mam limit ludzi w ogóle. Tutaj was już chyba nie będę mógł. Pojdź. Już się niebezpiecznie robi. Trzymaj to miejsce. Tuż ostrzał leci. Wy się ustawcie tak. Wy też w ogóle nie jesteście atakowani, wasze pozycje. Obrzuć tutaj. Ten CKM trzyma. Cofnąć. Aj, snajper jest. Ja swojego snajpera tutaj ustawię. Już nie robię, cofnąć się. A gdzie jest moja tutaj jednostka ta mobilna? Tu. Aj, ten CKM nie wytrzymał. A dzielnie walczył. Dawać, ostrzał zaporowy. Du. Ostrzał? Strzelajcie tego pana. Enemy unit down. Gdzie jest moje pepans? Mój pepans? Ale tak się zagapiłem i to nie straciłem po pancerza właśnie. Ja pierdolę, czemu wy jesteście tak upośledzeni i nie potraficie się sami odwrócić? Ło, zrobił to. Cofnij się. Twoje działo po pancerza pewnie straciłem. Na wzgórze przydałoby się przynieść drugie, bo nie są w stanie z czołgiem sobie poradzić. Rzućcie przylepem. Dawaj do lazaretu. Czy ten pojazd się trzyma? Podejść tutaj. To też do lazaretu. Też. Pchają działo tutaj w stronę wzgórza. Rekrutujmy jeszcze kolejne działo. Gdzieś tu ostrzał leciał, ale zaraz się tym zajmę.
Gdzie to? Gdzie ten pojazd? Jestem upośledzony. Tu jest. On tak ładnie się kamufluje z terenem. Chociaż tak nie powinno być. Tu idą jednostki wroga. Tu stawić CKM-ik jakiś. Albo snajpera jeszcze do tego najlepiej. CKM-ik. Tutaj byłeś ten zregenerowany CKM-ik. Stawcie się w to miejsce. Ostrzał artyleryjski bym was zrobił. Biegnijcie tu. Motywacja. Enemy unit down. Jak daleko ten granat rzucił? Biegnij do lazaretu. Jeszcze jeden CKM by się przydał. Gdzie tutaj CKM-a rekrutowałem? Tu, wy naprawcie ten budynek. Tutaj jedzie, co tutaj jedzie? Gdzie moi rangersi? Rekrutuj ich. Base is under enemy fire. Jesteś tych weteranów. Ze poprzednich bojów. Biegnij. Ponapadaj się trochę z nimi. I wy podobnie. Etaj niezły. Ale co tutaj się dzieje w ogóle? A tak myślę, że ten CKM oraz to mogłoby się przydać tutaj na wzgórzu. Niech ostrzał artyleryjski pójdzie. Oni ostrzeliwują z pancerszreka, czy pancerfosta, czy odpowiednika RPG-a może po prostu. Bazuki, o! Enemy unit down. Tutaj się wysuńcie. Wy powinniście chyba to na ludzie dać radę. Tu czołg jedzie, niedobrze. Stawcie się drugą stroną. Odniszczycie tego czy nie? Kurde, jedna jednostka stracili tylko. Strzeliwujcie go. Dobrze. O fuck, moździerz nawala. Ja mój nawet. Rzućcie granat. Wyrzućcie przylep. Chyba nic nie dało ten granat. Tu widzę, że konkretna idzie wroga jednostka. Postawcie się w tę stronę. Jak oni znajdą jakiś punkt zaczepienia, postaci ostrzał na moje jednostki. Postaci ostrzał na moje jednostki. To ostrzała mi artyleria. 105 ready. Ja jest to, że żadnego zasięgu praktycznie nie mają. A jeszcze minuta 10 muszę wytrzymać. Czy powinien dać radę? Może będzie krótka misja dosyć. Dobrze, ostrzał poszedł. Na czwarty poziom mógłbym poczekać. Cofnij się do lazaretu. Reinforcement underway. Reinforcements. Siły osi wycofują się. Enemy unit down. Cyk. Dostał. Obroń miasto Morten. Silnik uszkodzony. Nie ma uciekania. Gdzieś tu tak. Przyszłościowo ostrzelam już go. O, ej, może uda mi się trafić. O!
Zniszczony, bo już nie widać hapsu. Ach, jeszcze czołg zniszczyłem na koniec. 10, 9, 8. A jestem najlepszy w tą grę. Dawać Knutela tutaj 1 na 1 albo Lukasa. Abym ich rozwalił. Aż zapomniałem gradować pojazd. A mam tyle surowców i ludzi. Nie, plus taki, że z zapasami w tym. W tej misji nie miałem problemu. Misja ukończona. Obroniliśmy miasto Morten i wzgórze 317. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnym z Company of Heroes 1, gdyż już mnie dążyliście oszukać z tym, że to będzie ostatnia misja. Przynajmniej jedna osoba z was. Ja byłem tym święcie przekonany. Do zobaczenia. Cześć, pa.